poprzednim odcinku Gier z LEGO zrobiłem mnóstwo budowli z szalenie popularnych tytułów, takich jak Terraria, Five Nights at Freddy's czy Heroes of Might and Magic 3 i wielu, wielu więcej. Dlatego dziś postanowiłem zmienić podejście i zamiast odhaczać jak najwięcej gier, skupię się na czterech pozycjach, z których wycisnę jak najwięcej kontentu. Zobaczycie potężne budowle o ogromnych rozmiarach, takie jak obozy z Gothica 1 oraz dopieszczone minifigurki skinów z Fortnite czy charakterystyczne itemy z gier. Ulu mulu? Jeżeli to oglądasz, to zapewne jesteś graczem, a to znaczy, że nie lubisz nudy. W takim razie idealnie się składa, bo sponsorem tego odcinka jest Opera GX, w której w przeciwieństwie do innych przeglądarek, nudy nie znajdziesz, m.in. dzięki modułowi GX Mod, pozwalającemu na efektowną kustomizację. Można tutaj ustawić sobie takie elementy jak motyw kolorystyczny, muzykę w tle, dźwięki przeglądarki, tapetę czy dźwięki klawiatury. Każdy z tych elementów można ustawić pojedynczo, albo wejść do sklepu i wybrać gotowy szablon w interesującym motywie. Okej, nie wybaczyłbym sobie, jakbym nie wypróbował motywu Minecrafta, także zainstaluję go sobie. Nie ma nic piękniejszego niż ta muzyka. Oprócz tego mamy tutaj dźwięki otwierania nowej karty, dźwięki przy interakcji z elementami przeglądarki, fajną animowaną tapetę, no i dźwięki pisania. Steve'owi ewidentnie podoba się ten motyw. Oprócz tego Opera oferuje inne unikalne funkcje, na przykład GX Corner, czyli idealne miejsce dla graczy. Mamy tutaj kalendarz premier, gdzie mamy szybki podgląd na to, jakie gry, jakie eventy w grach albo jakie dodatki do gier będą wychodzić w najbliższym czasie. Widzę w ogóle, że 28 będzie Gothic na Switcha wychodził. Chyba się z tym zapoznam. Kolejna zakładka z bezpłatnymi grami. Jak nie macie w co pograć, można tutaj poszukać fajnych tytułów. Fajną opcją jest też na przykład agregator okazji, gdzie macie szybki podgląd na fajne przeceny na gry. O, Cult of the Lamb. I chciałem to zagrać. To po filmie. Wiele osób tego nie wie, ale Opera GX została stworzona w Polsce, a to kolejny powód, by z niej korzystać. Polska góra! A moim faworytem, jeśli chodzi o funkcję Opery, jest sidebar, na którym można mieć przypięte aplikacje, takie jak Discord czy Messenger. Dzięki temu, czegokolwiek bym w danym momencie nie robił, zawsze kiedy ktoś do mnie odpisze, mogę od razu odpalić Messengera i mu odpowiedzieć. Coś pięknego. Link do pobrania Opery znajdziesz w opisie filmu, więc nie czekaj i klikaj. This is a certified hood classic. Pierwszą grą, którą się dziś zajmę, będzie CSGO. W tym odcinku myślimy ambitnie, więc po chwili zastanowienia stwierdziłem, że najlepszym pomysłem będzie zbudowanie ikonicznego bombsite'u A na mapie DAS 2. Potrzeba będzie naprawdę sporo przestrzeni, więc wyciągnąłem dużego baseplate'a i zacząłem planowanie. Konstrukcja musi zawierać spawn antyterrorystów, wzniesienie ze skrzyniami, pochyły podjazd i ściany budynków z tyłu. Brzmi jak solidny plan, więc czas na realizację. Zacząłem od ułożenia pierwszego poziomu ścian. Uwzględniłem drzwi, które znajdują się na mapie, zrobiłem wyjście ze spawna z obu stron i ułożyłem pochyły murek, wzdłuż którego potem postawię podjazd. Aby zaoszczędzić trochę klocków, ten spory otwór załatałem plate'em z kilkoma sztabkowatymi elementami. Następnie przygotowałem podpory, które poustawiałem w odpowiedniej miejscach i poprzyczepiałem plejty, tworząc kolejne piętro konstrukcji. Postanowiłem zrobić nad spawnem ściągany dach, więc złożyłem obramówkę styli, zostawiając na wierzchu dosłownie 4 stady. Przygotowałem platformę, którą umieszczę na górze i przyczepiłem do niej fragment ściany na zawiasach. Teraz to miejsce wygląda tak jak na mapie, a jeżeli chcemy zajrzeć do środka, można prostym ruchem pozbyć się osłony. Wzdłuż ścian ułożyłem barierkę, po czym zająłem się wypełnianiem podłogi. Na rogu zacząłem układać ulicę, która tędy przebiega, a kolejny jej fragment ułożyłem na górze i zakończyłem zamkniętą bramą. Brakuje jeszcze pochyłego odcinka, dlatego przygotowałem podstawy o pasujących wymiarach i nadałem jej odpowiedni wygląd, przyczepiając klocki na powierzchni. Teraz wystarczy już tylko wsunąć ją tak, by oparła się na obu końcach i voilà! Pierwsze piętro gotowe. Korzystając z części od policjantów, kilku kasków i bandan, udało mi się zrobić parę figurek antyterrorystów, których umieściłem na spawnie. Wygląda na to, że przygotowują się do meczu. Sprawdźmy, o czym rozmawiają. To chyba nie był dobry pomysł. Ale mecz nie rozpocznie się, dopóki bombsite nie będzie gotowy, więc czas wracać do budowania. Umieściłem kawałek muru obok bramy i zacząłem stawiać ściany szarego budynku. Na Dust 2 znajduje się tu mały taras z palmami, więc trzeba go odwzorować. Postawiłem kolejne podpory i utworzyłem piętro. Krawędź wykończyłem małym murkiem i białą barierką, a nad łukiem umieściłem trochę roślinności w murowanej donicy. Palmy zrobiłem, stakując na sobie brązowe stożki, zakończyłem takim rozgałęźnikiem i przyczepiłem dwa elementy liści. Następnie umieściłem je w przygotowanych miejscach. Ostatni był pomarańczowy budynek obok, z którym szybko sobie poradziłem. Nie pozostało nic innego jak wyłożenie podłogi, więc przy użyciu plate'ów, slope'ów i tile'i nadałem jej odpowiednią teksturę, a w miejscu bombsite'u ułożyłem trochę podejrzany symbol litery A. Amogus. Obowiązkowo dodałem obok parę skrzynek, a dla detalu umieściłem podobne kontenery w kilku miejscach na mapie. Wygląda na to, że wszystko gotowe. W kilka chwil złożyłem parę figurek
Nie jestem pewien, czy mogę powiedzieć to słowo. Udało mi się też odwzorować figurkę charakterystycznego terrorzy Zimieszka w berecie. A to oznacza, że obie drużyny są już gotowe, więc za chwilę, przed rozpoczęciem meczu musi być wróżba. Będzie kocka, widzowie. O Boże, widzowie, przecież to złote broni ninja. Muszę powiedzieć Sensejowi wu. Wróżba była dobra, więc czas rozpocząć meczyk. Rush A, panowie. Teren czysty, plantujemy pakę. Paka siedzi, defujemy. O nie, to antyterroryści! Czas przejść do kolejnej gry, a będzie nią oczywiście... Fortnite Battle Pass. Wiem, że na to czekałeś, Maciusiu. Z beżowych nóżek, zielonego torsu z odsłoniętymi ramionami i główki z blond włosami stworzyłem podstawowego Bambika, który weźmie udział w rozgrywce. Na plecach umieściłem Kilof, aby mógł zbierać materiały i dałem mu podstawową spluwę. Aby zacząć walkę o królewskie zwycięstwo, musi dostać się na wyspę, a istnieje tylko jeden wehikuł, który może go tam zabrać. Battle Bus. Na przygotowanej podstawie zacząłem budować niebieskie ściany z czarnymi paskami. W pozostałych miejscach umieściłem drzwi i szybko zbudowałem maskę oraz przednią szybę. Zająłem się też środkiem, gdzie umieściłem fotel kierowcy oraz dwa rzędy siedzeń. Następnie dookoła ułożyłem warstwę okien i przykryłem przygotowanym dachem. Dodałem również metalowe ramiona, które sięgają do podwozia i zająłem się detalami takimi jak znaki, rura sięgająca do silnika czy antena satelitarna. Teraz pozostało tylko dodać balon, który uniesie autobus, więc bezzwłocznie skonstruowałem odpowiednią bryłę. Umieściłem na dachu palnik oraz cztery rurki, a na nich balon. Użyłem jeszcze linek do połączenia pojazdu z balonem i Battle Bus gotowy. W przeciwieństwie do gry, w tym wypadku możemy zajrzeć do środka, więc czemu by nie skorzystać? O, no proszę, kto by się spodziewał, że kierowcą Battlebusa jest twój stary. Niezła fucha. Zanim ruszymy na wyspę, trzeba zebrać więcej graczy, więc czas złożyć parę skinów do postaci. W 14 serii minifigurek Lego był ludzik przebrany za szkieleta, który wygląda idealnie jak Skull Trooper, więc od razu go zakupiłem. Mamy kolejnego pasażera. Innym znanym skinem jest banan. Aby go zrobić, wystarczyło do całej żółtej figurki dodać odpowiedni strój i kolejny gracz gotowy. Z ciemnych elementów, głowy robota oraz hełmu zrobiłem czarnego rycerza. Garnitur, główka z zarostem i czarne włosy do ramion dadzą idealną figurkę Johna Wicka, a elegancka marynarka, złote dłonie i główka z blizną będą razem wyglądać jak skin Midasa. Kolejna trójka ląduje na siedzeniach. Kogokolwiek nie posadziłbym na ostatnim miejscu, jego skin pewnie i tak istnieje w Fortnite, więc niech będzie chociażby Spider-Man. Battle Bus wypełniony, więc pora ruszać. Widać już wyspę, więc można skakać. Przed uderzeniem w ziemię oczywiście aktywuje się lotnia i... piękne lądowanie. 102 metry! Dobrym pomysłem na start będzie zebranie trochę drewna, aby móc w razie zagrożenia postawić ścianę. U nie! Bananek atakuje! Szybko, potrzebna osłona! Zanim dojdzie do walki, trzeba uzupełnić HP. Z przezroczystej niebieskiej główki i brązowego stada można łatwo zrobić siorba, który uleczy gracza do fulla. Teraz bananek nie ma szans w pojedynku 1 na 1. Pierwszy przeciwnik wyeliminowany. Pora poszukać jakiejś lepszej broni. W pobliżu chyba jest skrzynia. Bingo! Wow, to przecież legendarna pompka! Teraz przeciwnicy nie mają szans. Wygląda na to, że z pozostałych graczy na mapie został tylko John Wick. Jednak z tym pistolecikiem ewidentnie nie ma szans. O tak, bratku, królewskie zwycięstwo. Mam specjalną emotkę na tę okazję. Pora by odsłonić grę numer 3, a będzie nią Assassin's Creed. Postanowiłem odwzorować klasycznego Assassina z Ezio Auditore w roli głównej. Do jego figurki użyłem białych nóżek z czarnymi butami, starego torsu Brytyjczyka, białej pelerynki, opuszczonego kaptura, główki z zarostem i odpowiednich włosów. Ezio Auditore 1:1. Pora by założyć kaptur i rozejrzeć się trochę po mieście. O nie, tu templariusze! Trzeba się schować! Szybko zbudowałem elegancką ławeczkę, na której Ezio od razu usiadł, udając wzorowego obywatela Florencji. Kamuflaż idealny. W Assassinie ważną mechaniką była wspinaczka po budynkach, więc postanowiłem zbudować potężną dzwonnicę, na którą Ezio będzie mógł się wdrapać. Na przygotowanej podstawie zacząłem układać ściany, do których wykorzystałem zwykłe briki, cegiełki z fakturą oraz moduły z mniejszych elementów. Po ułożeniu kilku warstw dodałem łuki ze wszystkich czterech stron, za którymi ustawiłem pionowe ściany, a z jednej strony użyłem brązowych klocków imitujących drzwi. Podniosłem całość jeszcze trochę do góry, zakończyłem segment białymi zdobieniami naokoło i przygotowałem podstawę do kolejnego. Złożyłem wysokie słupy z beżowych
kolorowych i białych bricków oraz takie o specjalnym kształcie na rogi, po czym ustawiłem je na przemian i zakończyłem kolejną podstawą. Tutaj dookoła postawiłem barierkę, bezpieczeństwo przede wszystkim. Następnie mocno zwęziłem konstrukcję, dodając 4 kolumny, a między nimi ściany zakończone białym zdobieniem, przygotowując miejsce na ostatni segment. Na niewielkiej podstawie ułożyłem 4 ściany z półokrągłymi otworami. Złoty stożek połączyłem z talerzem, tworząc dzwon i zamontowałem go od spodu pokrywy, którą umieściłem na górze. Gotowy segment postawiłem na szczycie konstrukcji, dodałem małą kopułę na dachu i zwieńczyłem całość metalowym krzyżem. Tak oto powstała kozacka renesansowa dzwonnica o imponujących rozmiarach i przepięknych zdobieniach z białego marmuru. Aby podkreślić jej wysokość, dodam jeszcze jakiegoś ptaka. Po dodaniu figurki sokoła wieża jest gotowa. Pora, by Ezio wspiął się na tego potwora. Będąc na samym szczycie, można w końcu rozejrzeć się po mieście. No, Florencja wygląda naprawdę imponująco z tej perspektywy. Pora wracać na dół, ale komu by się chciało znowu iść tą samą drogą? Aby było szybciej, złożyłem u podnóża wieży wóz, który wypełnię sianem. Fajnym patentem na zboże jest dodanie do bara takiego elementu technik, który wygląda idealnie jak źdźbło. Miękkie lądowanie zapewnione, więc pora na skok wiary. Wygląda na to, że Ezio nie będzie zdolny do dalszego gameplayu, więc czas na kolejną grę. A ostatni tytuł na liście to święty graal memiczności, ukochana gra Polaków, czyli Gothic. W pierwszej części gry trafiamy do górniczej kolonii pod barierą, gdzie znajdują się 3 obozy. Stary obóz, nowy obóz oraz obóz na bagnie, więc obowiązkowo trzeba je wszystkie zbudować. Najbardziej charakterystycznym miejscem w starym obozie jest chyba brama do zamku, więc zacznijmy od tego. Przygotowałem podstawę konstrukcji, na której z ciemnoszarych klocków zacząłem budować ściany 2 wież. Z przodu zrobiłem wgłębienia zakończone łukiem, a na rogach budowli zostawiłem miejsca, do których później powczepiam tajle. Następnie położyłem podstawy poszerzające wieże i kontynuowałem stawianie ścian. W końcu połączyłem obie wieże dużym łukiem, wewnątrz którego zamontowałem sporą kratę jako podniesioną bramę. Na przodzie umieściłem jeszcze okna z kratami, pod którymi zawiesiłem czerwone banery, a na środku dodałem spory gobelin w bordowym kolorze. Na koniec na rogach poprzyczepiałem na przemian tajle o szerokości 1 i 2 stadów, co dało naprawdę kozacki efekt. Zanim zbuduję dach, trzeba zająć się wypełnieniem wnętrza. Po prawej stronie spiętrzyłem parę skrzyń i beczek, dodałem kilka kosztowności oraz bryłki magicznej rudy, tworząc skarbiec Gomeza. Jest nagroda 1000 bryłek rudy dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Gomez wiedział o zabiciu magów ognia. Korwinie, nie teraz. Obóz na bagnie będzie później. Dodałem drabinę prowadzącą na wyższe piętro, gdzie umieściłem pochodnie, skrzynię i kołowrót. Analogicznie zrobiłem po drugiej stronie, po czym dodałem jeszcze ławeczkę, butelkę i pochodnie. Przyczepiłem oczywiście drabinę prowadzącą na dół, gdzie umieściłem drewniane półpiętro z 2 beczkami i barierką oraz kolejną pozwalającą zejść na sam dół, gdzie postawiłem przygotowany wcześniej stojak na broń z mieczami i tarczami. Wnętrze wygląda naprawdę dobrze, więc czas zająć się górą. W Gothicu brama zakończona jest drewnianą strażnicą, więc trzeba jeszcze trochę podwyższyć konstrukcję. Na tym etapie zaczęło brakować mi ciemnoszarych bryków, ale poradziłem sobie, wykorzystując wysokie slopy odwrócone w drugą stronę. Ułożyłem ostatnią szarą warstwę i kontynuowałem brązowymi klockami. Następnie z bordowych elementów ułożyłem dachy dla obu wież i dodałem parę detali na środku. Obramowałem strażnicę barierką i postawiłem dach na 4 słupach. Od wewnętrznej strony dodałem pochodnie, beczki z bełtami i parę innych detali oraz zamontowałem drabiny prowadzące do wież. Wygląda na to, że konstrukcja gotowa. Pora tknąć w nią trochę życia. Zrobiłem figurkę Torusa, który będzie pilnował wejścia, a z czerwonej szaty, czarnych naramienników, zwykłej główki i fryzury z loczkiem uzyskałem figurkę Miltena, którego umieszczę z tyłu. Ważną frakcją w starym obozie są cienie, więc korzystając z czarno-czerwonej zbroi i czarnych naramienników zrobiłem figurkę Bulita i w podobny sposób uzyskałem również Diego. Nazywam się Diego. Koniecznie musi on siedzieć na ławeczce, więc niezwłocznie się tym zająłem. No, to teraz można umieścić ich tuż obok... O no nie, chwilę mnie nie było, przy bramie już zaległy się chrząszcze. O, nie da się ich trafić. Chyba znam kogoś, kto zrobi z tego użytek. Szybko złożyłem figurkę Snafa oraz palenisko z kotłem, aby mógł coś smacznego ugotować. Potrawka z chrząszcza a la Snaf, z ryżem i grzybami. Stary obóz żyje pełnią życia. Mamy już charakterystyczną konstrukcję i wszystkie najważniejsze postacie, więc... Hej kolego, nowy? Blisko starego obozu znajdują się ziemie orków, więc przy okazji skonstruowałem parę ich figurek. Mamy tutaj orka zwiadowcę, wojownika, szamana oraz elitę. Wow, panowie, spokojnie. Mam ulumulu.
Stary obóz zaliczony. Czas zająć się kolejnym. Główna część nowego obozu znajduje się w jaskini, gdzie jego członkowie żyją w kamiennych chatach na kilku kondygnacjach nad wielkim kopcem rudy. Aby uzyskać jak najwięcej charakterystycznych elementów w jednej budowli, trochę przearanżowałem jego układ i wziąłem się za składanie. Zacząłem od komory na kopiec rudy, następnie z przodu zużyłem schody prowadzące na wyższy poziom, a z tyłu zrobiłem tunel prowadzący do kopca. Na piętrze postawiłem kamienną chatę, a potem zrobiłem kolejne schody na najwyższą kondygnację, gdzie zbudowałem siedzibę magów. Dodałem parę detali tu i tam, lecz pozostało mi jeszcze trochę niezagospodarowanej przestrzeni. W jednej z grot umieściłem goluma jedzącego rybkę, po czym wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Gdyby to była gra Lego, to byłoby idealne miejsce na ukrycie minikitu. W ten sposób powstała kompletna konstrukcja 360 stopni, którą można oglądać z każdej strony. Są tu wykute w skale schody, podziemny tunel prowadzący z wnętrza chaty najemnika aż do samego kopca, małe obozowisko z ogniskiem, siedziba magów wody z pulpitem na książkę i stolikiem z klepsydrą oraz ukryte easter eggi. Obowiązkowo trzeba dodać tu jeszcze paru mieszkańców, więc z beżowych nóżek, szarego torsu z odsłoniętym ramieniem oraz niebieskiej bandany z nowego Lego Ninjago zrobiłem szkodnika, którego umieściłem na schodach. Do kolejnej figurki wykorzystałem niebieskie elementy nóżek i torsu, dodałem futrzany kołnierz, główkę z wąsem i równo przystrzyżone włosy, tworząc Gorna, któremu wręczyłem jego ogromny topór i umieściłem przed chatą najemników. A jako mieszkańca najwyższego piętra złożyłem maga wody Kronosa, wykorzystując niebieską szatę oraz naramienniki i umieściłem go przy wejściu do siedziby. Konstrukcja prawie gotowa, ale wciąż brakuje najważniejszego elementu, czyli olbrzymiego kopca rudy. Aby go zrobić, zamówiłem 100 przezroczystych fioletowych stadów i aż 200 niebieskich. Spodziewałem się, że będzie ich trochę więcej. Muszę to przeliczyć. 97, 98, 99, 100. No, niby się zgadza. Aby zwiększyć objętość kopca, ułożyłem podstawę z niebieskich brików i dodałem parę słupów z magicznych klocków oraz stadów, które powinny zatrzymać resztę przed rozsypaniem się, a następnie połączyłem stady w pary, tworząc bryłki rudy. Najwyższa pora, by je wsypać. Kopiec rudy gotowy. Wow, tyle magicznej energii w jednym miejscu. Miejmy nadzieję, że nikt nie postanowi jej rozładować, aby ulepszyć jakiś mieczyk. Konstrukcja jest kompletna, tym samym nowy obóz zostaje odhaczony. Przyszła kolej na obóz na bagnie. Znajdują się tutaj charakterystyczne pomosty i chaty, także na wyższej kondygnacji wśród drzew oraz rozległy plac świątynny, od którego zaczniemy. Zacząłem układać szare cegiełki ustawione bokiem, tworząc podłogę placu i wmurowałem w nią okrągłe wzniesienie. Brzegi wykończyłem z dwóch stron zielonymi slopami, a na pozostałych utworzyłem zaokrąglony stopień. W przygotowanych miejscach umieściłem roślinki z ciemnozielonych liści i elementów paproci. Następnie z różnych małych klocków ułożyłem podniszczone fragmenty muru, które postawiłem na skraju konstrukcji. Przy użyciu torsu Aquamana zrobiłem figurki strażników świątynnych, których ustawiłem na placu i w podobny sposób udało mi się zrobić Kor Angara, przywódcę straży świątynnej. A na wzniesieniu umieściłem starego Bala, który będzie nauczał nowicjuszy. Śniący! Zbudź się! Plac wygląda całkiem nieźle, więc można przejść dalej, a tak się składa, że zostawiłem specjalne miejsce, w którym zacznie się drewniany pomost. Przygotowałem krótką platformę, którą wczepiłem w to miejsce i zamaskowałem łączenie dwoma klockami. Aby nadać pomostowi odpowiedni kształt, wymyśliłem system łączenia segmentów pod kątem dzięki dwóm zaczepom umieszczonym pod spodem, a do zrobienia nóżek wykorzystałem brązowe rurki oraz okrągłe briki zakończone paprocią lub oparte o fragmenty gruntu. W ten sposób, doczepiając kolejne moduły, łatwo złożyłem pomost o odpowiednim kształcie. Przygotowałem też podstawę wyższej kondygnacji, na której będzie stało laboratorium Korkaloma. Aby umieścić ją na odpowiedniej wysokości, skonstruowałem solidne drewniane podpory oraz pięk drzewa. Oparłem na nich platformę i kontynuowałem na niej budowę drzewa, po czym dla realizmu dodałem jeszcze parę zwisających pnączy od spodu. Następnie przygotowałem stelaż dla chaty i wybudowałem właściwe ściany. Po ich połączeniu postawiłem konstrukcję na platformie. Teraz pora zająć się wnętrzem. Ile razy mam ci powtarzać, Yoda? Nie każda chata na bagnie to twój dom. Przemocić świątego musimy. Wewnątrz laboratorium umieściłem stolik z fiolkami oraz mały regał z paroma akcesoriami. Zrobiłem też figurkę Korkaloma, którą umieściłem przed wejściem, a także nowicjusza Lestera. Jako że nie ma dla niego nic do roboty, umieściłem przy drzewie mały dywanik, a z elementu mikstury zrobiłem fajkę wodną. Teraz Lester może w spokoju delektować się bagiennym zielem. To znaczy oczywiście oczekiwać na wizję od śniącego. Cały segment położyłem tuż przy poprzednim, by łączyły się w jedną całość. Dodałem jeszcze drabinę prowadzącą na górę oraz parę charakterystycznych pochodni zrobionych z bryłek rudy.
Teraz członkowie Bractwa mają gdzie uprawiać bagienne ziele i wysłuchiwać kazań guru, oczekując na przebudzenie śniącego. Ostatnia konstrukcja zaliczona. Skoro wszystkie obozy są gotowe, pozostaje przykryć się barierą. Teraz kolonia jest gotowa na przyjęcie głównego bohatera. Użyłem ciemnych spodni, szarej koszulki wraz z rękoma posiadającymi ochraniacze na przedramionach, główki z odpowiednią miną i jasnych włosów związanych z tyłu, tworząc figurkę bezimiennego. Na odchodne wręczyłem mu jeszcze list do arcymistrza magów ognia i zrzuciłem za barierę. Witamy w kolonii!